Sandra, już niebawem święta Bożego Narodzenia. Jakie wy macie plany wspólnie z Alkiem? No jeszcze nie wiemy. Cały czas rozmawiamy na ten temat. Na pewno ja będę chciała spędzić ten czas z moją rodziną, z moimi dziadkami i z moją mamą. Jesteśmy na miejscu wszyscy razem. Po to właśnie przeprowadziłyśmy się do Polski, żeby móc spędzać takie święta razem. Na pewno chciałabym spędzić te święta z Alkiem, ale jestem świadoma, że on też ma swoją rodzinę, więc jakby nie będę stawiać mu warunków, że musisz spędzić je z moją rodziną czy ze swoją. Jeżeli będzie chciał, to spędzimy razem. Jeżeli nie, no to zobaczymy się na drugi dzień. Czy twoja mama lubi twojego ukochanego? Ona go uwielbia, moja babcia tak samo. Moja babcia dwa dni temu na FaceTime z nami powiedziała: tak się cieszę, że Sandra jest z tobą nareszcie, bo ma normalnego faceta. I to było takie słodkie, że powiedziała, że nareszcie usiadła na tyłku przy tobie, no bo wszyscy mówią, że Alek jest tym złym. Ja uważam, że ja też miałam za uszami dużo i po prostu on zmienił mnie i już usiadłam na tyłku.